Cześć kochani, pięciominutowe. ale się przejęzyczyłem. Sekundy lecą. Cześć kochani, pięciominutowe minutowe ludzie. Cześć kochani, to jest pięciominutowe minutóweczka. <grystanie> Okej. Okay. Pięciominutóweczka, już 15 sekund z niej minęło, czyli te filmy, w których, o teraz złapię ostrość, na gry w 5 minut staram się powiedzieć coś zachęcającego, inspirującego i raz w tygodniu wrzucam taką pięciominutówkę w nadziei, że Was też ona ucieszy albo przynajmniej jakoś tak zainspiruje i da do pomyślenia. Czołóweczka i lecimy. List do Efezjan, drugi rozdział, pierwszy werset mówi Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych grzechów i upadków. I wiecie, dzisiaj przeczytałem sobie ten tekst i myślę, pierwsza myśl, taka się pojawi, to Niekoniecznie chrześcijański sposób życia kojarzy nam się ze świętowaniem życia. Raczej myślimy o tym jako o umieraniu, o umartwianiu, a nie o życiu. Natomiast Paweł rysuje kontrast, taki bardzo wyraźny. Jeśli jest rozróżnienie na to, co jest martwe i to, co jest żywe, to to rozróżnienie jest proste. Martwe jest to, co nie chrześcijańskie, i żywe to jest to, co w Chrystusie. Natomiast my nieraz mamy wrażenie, że chrześcijaństwo polega na umieraniu i teraz ja wiem, że zaraz w komentarzach posypią się te informacje, ale przecież Pan Jezus mówi umieranie dla, umieranie dla, umieranie dla, dla świata, dla siebie, żeby żyć dla Boga. Tak, tych ilustracji jest bardzo wiele, natomiast ten tekst, który przeczytałem z listu do Efezjan mówi, ale obiektywnie. Bo umierać dla to jest takie umieranie subiektywne, czyli umieram dla pewnych postaw, ubieram dla pewnych myśli. Ale obiektywnie, kto żyje, kto umiera, Paweł mówi: Bez Chrystusa byliście martwi. Więc jeśli żyjecie, to dlatego, że Chrystus jest w waszym życiu obecny. I to jeszcze się potwierdza chwilę dalej, wiecie, w szóstym wersyciku, kiedy właśnie dowiadujemy się, że Pan Bóg wraz z Chrystusem przywrócił nas do życia. I my, tak bardzo, co chcę powiedzieć w tym, w krótkim filmie, z którego mi zostało jeszcze tylko o ludzie, jak mało czasu, 2 minuty 48 sekund zdążę. To, co mówi Paweł, to obiektywnie w chrześcijanin w Chrystusie żyje, a bez Chrystusa to wszystko jest naznaczone śmiercią, więc Mam wrażenie, że czasami pojawia się w nas taki opór, kiedy mówimy w kościele: Wow, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby cieszyć się życiem. Żeby cieszyć się życiem, że radość z życia to jest po prostu duchowe DNA, że świętowanie życia to jest duchowe DNA. My myślimy sobie: Nie, cieszyć się życiem to ludzie poza kościołem. Nie, obiektywnie. Obiektywnie, bez żadnych dodatków, centrum cieszenia się życia to jest po prostu chrześcijańskie powołanie i życie z Bogiem. Więc chcę powiedzieć, tak, cieszę się życiem, świętuję swoje życie, nie wstydzę się tego, nie zamierzam za to przepraszać. Natomiast subiektywnie, rzeczywiście jestem świadomy istnienia tych wersetów, które mówią, że ja umieram dla siebie, umieram dla świata, ale to są. Konieczne te dopowiedzenia. Chrześcijaństwo nie polega na umieraniu. Chrześcijaństwo polega na umieraniu dla rzeczy, które, do których nie jesteśmy powołani, a nie na umieraniu w ogóle. Chrześcijaństwo polega na życiu, które ma trwać wiecznie. A śmierć jest antytezą życia, i śmierć jest tym, co spotyka na wieki, wieków tych, którzy nie chcą żyć z Chrystusem. Więc cieszymy się życiem. Po prostu cieszymy się życiem, i życie jest po stronie Chrystusa tylko i wyłącznie. Więc tak, jeżeli masz takie poczucie winy, że nie wiem, że cieszysz się życiem, świętujesz je, nie bój się tego, tego przyjemności i radości z życia, bo właśnie po to umieramy dla wszystkiego innego, co nie jest prawdziwe, żeby z Chrystusem żyć prawdziwie. Więc dzisiaj tak jakoś mnie ten pierwszy werset drugiego rozdziału Listu do Efezjan natchnął. Kiedyś to właśnie bez Chrystusa byłem martwy, a jeśli teraz jestem chrześcijaninem, to jestem tak ożywiony, jak nigdy wcześniej nie byłem. Więc nie myśl, że, że Pan Bóg chce ci coś zabrać albo, yy, albo jakoś tak, nie wiem, sprawić przykrość czy smutność. Nie, tak żywy, jak żywy jesteś z Bogiem, jeszcze nigdy nie byłeś. Koniec. Subskrybujcie, udostępniajcie, polecajcie, a ja kończę, żeby zdążyć, zanim budzik zadzwoni. Pięć minut minęło.